Klub powstał w 2006 roku. Pełna nazwa to jest Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny, w cudzysłowie Brodnica. I w tej chwili w klubie mamy 35 zawodników z licencjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i ponad 20 jest bez licencji jeszcze, którzy czekają na licencję, ale muszą mieć już jakieś wyniki, żeby ubiegać się o licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ze sportem jestem związana od najmłodszych lat. Zawsze byłam tym typem aktywnego dziecka. Próbowałam wielu dyscyplin, aż w końcu znalazłam swoje miejsce, czyli lekkoatletykę. No i tak już niedługo będzie mi tu leciał 5. rok. Trenuję już teraz 6 razy w tygodniu. Treningi trwają około 2 godzin, czasami mniej, czasami więcej. To zależy od dnia, ponieważ każdy dzień odpowiada za daną jednostkę treningową. Trenujemy siłę biegową, szybkość, wytrzymałość, kilometraż. Także treningi są naprawdę wyczerpujące, ale trening czyni mistrza, czyli trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. Droga do sezonu jest bardzo długa, bo rozpoczynamy przygotowanie do sezonu letniego już w listopadzie, czyli tak jak teraz jesteśmy, mamy grudzień, więc treningi są na siłowni, tak jak tu jesteśmy, na hali, mamy przede wszystkim w terenie, bo wiadomo, większość to jest biegaczy, zdecydowana większość i stąd potrzebny nam jest teren, stadion, o tej porze stadionu raz w tygodniu, tylko poza tym w lesie najczęściej. Ogólnie przede wszystkim tam duży nacisk kładę na sprawność, czyli ogólna sprawność, ale połączona z siłą. Siłą nie statyczną, a dynamiczną, no, tak samo jak i tu. Mi głównie chodzi, żeby zawodnik był sprawny. Siła i na materacach, i płotki, a płotki dają sprawność. Sprawność nóg i całego tułowia. Natomiast też również wytrzymałość jest kształtowana na hali. I ćwiczenia, które wymagają i siły, później na nas w kolejnym etapie, czyli styczeń, luty, będą inne elementy trenowane. Także generalnie zima, cały okres zimowy od listopada do marca to jest budowanie wytrzymałości. Występując na zawodach na czwórboju lekkoatletycznym w podstawówce, trener mnie wyłapał swoim czujnym okiem i no, tak to się znalazło, że już tutaj trenuję prawie 4,5 roku i nie żałuję tej decyzji. Mamy różnorodne treningi, to jest to też ogólnorozwojówka. Część osób myśli, że to tylko bieganie, skoro jesteśmy biegaczami, ale nie tylko na to się składa nasz trening. Mamy siłownię, mamy różne bieganie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Myślę, że jak już podchodzić do czegoś, no to na poważnie. Systematyka to jest bardzo ważna rzecz w sporcie profesjonalnym, bo jednak nie warto się do czegoś angażować, jeżeli to ma nam tylko zajmować czas. W klubie jestem od września tamtego roku. Od razu jak tu przyszedłem, bardzo mi się spodobało. Treningi były dostosowane tak, że na początku było
no tak, żebym się po prostu wprowadził do tego klubu. Później były ciężary zwiększane, wszystkie całe wymagania były zwiększane. No i teraz widzę, że naprawdę mi to pomogło. Widzę, że naprawdę to jest wszystko zrobione bardzo profesjonalnie. Porównam sobie może wynik z hali na 60 metrów swój pierwszy i od razu filmik, bo mnie tata nagrywał swój pierwszy bieg. No to widziałem swoją technikę, że ręce jeszcze nie pracowały tak jak powinny, że no wynik też mi tak za bardzo nie usatysfakcjonował. Ale później, już tak pół roku później, po tych wszystkich treningach, o wiele lepiej cała technika szła, wynik też był o wiele lepszy, nawet tam parę dziesiątych sekund było lepiej. No co jak na 60 metrów to jest bardzo dużo i no, cieszę się, że wstąpiłem do tego klubu. Trening lekkoatlety jest to trening indywidualny i należy, no, zawodnik dla siebie pracuje, a jednocześnie chciałbym podkreślić, że to jest bardzo ciężki trening. To trenują ci najlepsi 6 razy w tygodniu, ci młodsi 5, jeszcze młodsi 4, także przebiegają setki, tysiące kilometrów w terenie, mnóstwo ćwiczeń i siłowych, i dynamicznych, no ale w zamian też trenują w dobrych warunkach, bo obozy górskie szczególnie wykorzystujemy, ferie zimowe i tam trenujemy w górach, mamy swoje takie miejsca stałe. Ci najlepsi oczywiście latem, głównie już przed Mistrzostwami Polski, żeby doszlifować formę, wyjeżdżamy do Portugalii na obóz najczęściej 12-dniowy. Jest to miejscowość Santo Antonio na południu Portugalii. Znajduje się tam cały kompleks sportowy nad oceanem. Nie bez powodu zjeżdża się tam cały świat. Mam możliwość trenowania wśród najlepszych. Często pojawiają się tam bardzo znane nazwiska na arenie międzynarodowej. Także cieszę się, że mam taką możliwość. Jest tam duży stadion otwarty, na którym spędzamy większość czasu, ale również jest tam hala kryta z siłownią, z której również korzystamy. Znajduje się tam bieżnia pod górę, która jest rzadko widywanym obiektem. Jest tam również wiele ścieżek do biegania z pięknymi widokami. Wśród drzew pomarańczy można biegać, także jest to coś naprawdę fajnego. No te akurat, które tu są w tej chwili na siłowni, to są medalistki, czyli mistrzynie Polski w sztafecie 4x100. Tuż jest z tego roku czwarty zawodnik mistrzostw Polski na 100, pierwszy na 200, na 300 był piąty wynik ma. Także tu jest dość duża grupa, tu jest i dziewczyna jeszcze, młodziczka, która ma piąty wynik w Polsce na 300 metrów. Także tu jest młodzież bardzo zdolna. Zresztą ja jeszcze raz podkreślę, że lekkoatletyka jest bardzo trudną dyscypliną sportową, skomplikowaną. To nie wystarczy biegać, to nie jest takie proste. Jeżeli chcemy dogonić albo przynajmniej bić z czołówką krajową, to niestety ogromna praca czeka każdego, który chce mieć medal na Mistrzostwa Polski czy na przykład Europy. Ja się bardzo cieszę, że miasto doskonale rozumie sport w Brodnicy, sport młodzieżowy i dlatego też cieszę się z tego powodu, że głównym naszym sponsorem jest Urząd Miasta, gmina Brodnica, trochę nam, również nam pomaga powiat brodnicki, pomagają nam spółki miejskie, czyli PEC i wodociągi, mamy też indywidualnych sponsorów, jakim jest firma Renata i Marek Hildebrandt, firma Wobro, dość taką
pokaźną kwotę mamy z ministerstwa, ale to pieniądze z ministerstwa są głównie za wyniki sportowe. Jak również mamy dofinansowanie jeszcze z tartaku Nara, także dajemy sobie radę finansową.